Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj troszeczkę nietypowo, dlatego że chciałbym przedstawić mistrza krajowego Pawła Kukułę, fantastycznego szachista i jeszcze lepszego trenera szachowego, wspaniały praktyk, z którym nawiązuję ścisłą współpracę szachową. Paweł za moment przedstawi tu swoją twórczość, ale jeszcze kilka słów o nim, tak żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Mianowicie Paweł od lat uczy głównie młodzież gry w szachy. Miał też przyjemność przez niespełna 3 lata uczyć gry w szachy chińskie dzieci. Mieszkał w Szanghaju i fajnie rozwinął również Akademię Szachową w Szanghaju, która jest założona przez polskiego szachistę Roberta Krzysaja. Z tego miejsca pozdrawiamy. Także w dużym skrócie muszę powiedzieć, że Paweł jest naprawdę genialnym praktykiem szachowym. Już niebawem dowiecie się i ujrzy światło dzienne pewna rzecz, którą wspólnie tworzymy. A tymczasem zapraszam Was do analizy przez Pawła Kukułę. Myślę, że łapka w górę dla Pawła będzie mile widziana oraz komentarz. Pozdrawiam serdecznie i przekazuję głos koledze. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Paweł Kukuła i chciałem Wam przedstawić kilka swoich partii. Pierwsza partia jest na tyle ciekawa, gdyż grałem ją z zawodnikiem o rankingu blisko 2700, Nihalem Salinem z Indii. Przeciwnik, jak to bywa w internetowym graniu, zlekceważył mnie już w pierwszym ruchu. Zagrał tak zwany disrespect move, czyli okazał mi brak szacunku, zagrał F3. Jak ukarać w internetowym turnieju gracza tej klasy? Zagrałem pionek na D5, czyli zająłem centrum. Dzięki temu kontroluję już bardzo ważne pola, które przeciwnik opuścił. Przeciwnik zagrywa E3, tworząc dla siebie miejsce dla swojego króla. Takie internetowe, typowe granie. Jak powinniśmy reagować na takie granie? Oczywiście zajmować centrum. Zajmować centrum, ja tak zawsze mówię, że te pionki kontrolują bardzo wiele pól w obozie przeciwnika. Przeciwnik gra królem F2. Dlaczego tak zagrał? Nie wiem. Ja wiem tylko tyle, że moi uczniowie wiedzą, że w debiucie wyprowadza się skoczki, gońce do dużego centrum. Duże centrum to jest to, ten kwadracik zaznaczony na zielono, który jest naokoło tych czterech centralnych pól. Dlatego przeciwnik łamie wszelkie zasady gry w debiucie. Mówię Nihal Sarin, 2700 ranking, w internetowy ranking ponad 3000. Proszę Państwa, skoczek C6. I co mogę powiedzieć o tym ruchu? Każdy z nas by go zagrał. Wyprowadzamy skoczka, pięknie współgra z resztą naszych figur. Skoczek E2 blokuje swojego gońca przeciwnik. Jeżeli przeciwnik blokuje figury, no to co robimy? Zajmujemy kolejne pola w centrum. E5. Na co w końcu zagrał dobrze. Zagrał pionkiem na D4, atakując moje centrum. No ale zobaczmy, mój skoczek pięknie broni centralnego pionka. Ten pionek także jest broniony przez gońca. Nic mi nie grozi. Łapię większą przestrzeń. Pamiętajcie, że przestrzeń to są pola, które łapiemy w obozie przeciwnika. W tym przypadku mój pionek już śmiga po F3 i D3. Już kąsa te pola. Oczywiście, jeżeli mogłem zabić ED4, na co by nastąpiło ED, CD. Mogłem pójść na tą pozycję, ale chciałem go zdusić. Chciałem go zdusić jak taki wąż boa. Chciałem pokazać mu, że ze mną nie wolno tak grać, tak? No i przeciwnik rozwinął skoczka. Wybiłem na F3, wybił na F3. Co tu się wydarzyło? Czy to jest pozycja godna króla? No nie. Cała diagonala H4, E1 osłabiona, cała linia G osłabiona. Król tu się nie czuje jak na wakacjach. Tu król się czuje źle. No, rozwinąłem skoczka na F6. Zawsze, jak macie wątpliwości, co grać, grajcie do centrum, rozwijajcie swoje figury, nie atakujmy jedną figurą. Oczywiście można by wyskoczyć hetmana, dać szacha od razu na H4 i po ucieczce króla wyprowadzić gońca na E6, żeby bronił tego pionka, którego skoczek atakował. Można byłoby tak grać. Ale ja uczę moich podopiecznych, żeby nie wyprowadzali za szybko hetmanów, jeżeli nie dają mata, nie zyskują materiału. Dlatego rozwinąłem skoczka na pole F6. Przeciwnik zagrał wieża G1. Myślał, że jego wieża na otwartej linii będzie kąsała mnie po polu G7, że nie będę mógł odejść gońcem, który jest przywiązany do obrony pionka. Nic bardziej mylnego. Zagrałem goniec D6. Tu przeciwnik po chwili namysłu zrezygnował z wybicia na G7. Co by się takiego wydarzyło, gdyby przeciwnik wybił tego pionka? Zaznaczam, nie zagrał tak. Miałem przygotowany skoczek G4 szach. Jako, że ten król jest otwarty, dlatego próbuję jeszcze bardziej dostać się do jego
obozu. Pionek bije, dajemy hetman szach. Król tak naprawdę nie może pójść na H2, bo tutaj niespodzianka na niego czeka, szachmat. Musi zagrać skoczkiem G3. Teraz pionek jest jedynym obrońcą tak naprawdę skoczka. Bijemy na H2. Goniec się zasłania, wybijamy gońcem na G3 szach, król F1 i po król F8 się okazuje, że ta wieża jest króciutka. Ona tutaj musi spaść, ona tutaj nie ma dobrego pola do gry. Proszę Państwa, po goniec D6 przeciwnik zrozumiał swój błąd i zagrał skoczek G3. Teoretycznie skoczek na G3 w tego typu strukturach stoi dobrze, no bo co? Chce wjechać na F5, chce wjechać na H5, kontroluje pole centralne na E4. Na pewno jest to ciekawie ustawiona figura, no ale kończymy rozwój. Roszadka. Nie spieszymy się, nie chcemy ukarać od razu przeciwnika za tak beznadziejną grę w debiucie, czyli pionek F3, pionek E3 i król na F2. Staramy się rozwijać figury, robić roszadę, zakończać rozwój. Przeciwnik wyprowadził gońca. No w końcu stwierdziłem, że jednak czuję te 2700, tak? Jeśli potrafi wyprowadzić gońca na D3. Ja goniec H3. Po co tak zagrałem? Odcinam drogę ucieczki dla króla. Przeciwnik wchodzi skoczkiem na F5 z podwójnym uderzeniem. Atakuje na G7, atakuje wieżyczką, no i jeszcze przy okazji kąsa mi po gońcu. Wybiłem. Goniec bije F5, goniec bije F5, nastąpiło G6. Wypędzamy gońca, ale jako, że mój pionek jest związany, a związana figura się ruszać nie może, tak, więc ma chwilkę czasu, dlatego przeciwnik wtrącił bicie na C5, co mi tylko ułatwiło, bo wprowadziłem gońca na jedną diagonalę, na której stoją aż trzy przeciwnika figury, w tym najważniejsza król. Michał Salin zagrał skoczek E2. No i po chwili namysłu zagrałem ruch niszczący przeciwnika, czyli posunięcie D4. Po chwili namysłu przeciwnik odszedł na D3 i po piątku wybicie na E3 się poddał. Dlaczego się przeciwnik poddał? Jeżeli by wybił tym gońcem tego pionka, no to co? Króla zapraszamy do tańca, król wybija, dajemy hetman szach, król nie może wrócić na te piękne pole, które zajmował przed chwilą, musi uciekać dalej. Po król D2 zagrywamy sobie skoczek E5 i wchodzimy w niego jak w masełko. Albo skoczek E5, wieża D8, wieża C8, musi jakaś taktyka tu być. Jeśli król by dalej uciekał, wyprowadzamy nasze figury, dlatego przeciwnik po biciu na E3 postanowił się poddać. Bardzo fajny wariant jest, jeżeli król poszedłby w drugą stronę, na G2. To co w takich sytuacjach należy robić? Należy zachować spokój. Rozwijamy po prostu figurki do końca. Jeżeli jakoś grzecznie gra, to my gramy w ten sposób. Mamy w tej chwili pionka więcej, ale za to lepszą pozycję. Dlatego przeciwnik uznał się za pokonanego. Z pewnością żałował, że zagrał takie posunięcie przeciwko mnie. Tym bardziej, że to była tytułowa arena, gdzie grali sami utytułowani zawodnicy, więc jeśli się lekceważy zawodnika z tytułem, tak się to kończy. Nie grajcie F3, starajcie się wyprowadzać figury do małego centrum, wyprowadzać skoczki, gońce, robić roszadę, zabezpieczać swoją pozycję. Wtedy na pewno będzie to wszystko wyglądało dobrze. Dziękuję za uwagę. Drugą partię grałem z byłym mistrzem świata seniorów w szachach, Wadimem Szyszkinem z Ukrainy. Wadim, słuchajcie, to jest bardzo solidny zawodnik, który w latach, znaczy z 20 lat temu jeździł po wszystkich turniejach w Polsce, czy to Police, czy to Kowalewo Pomorskie i wygrywał wszystkie turnieje zdecydowanie. To była moja pierwsza bodajże potyczka z arcymistrzem w klasycznych szachach przy szachownicy OTB, więc no, udało mi się ją wygrać, ale ta partia przyszła do mojej pamięci jako jedna z ulubionych partii. Tak? Przeciwnik zaczął D4, ja zagrałem skoczek F6, C4 i zagrałem D6, taki staroindyjski system rozwoju figur. Skoczek C3 przeciwnik, ja wyprowadziłem skoczek D7. Dlaczego tak zagrałem? Bo chciałem uderzyć w następnym ruchu E5 w centrum, żeby troszeczkę zrobić miejsca dla swoich figur. Przeciwnik E4, no to ja zgodnie z planem E5. Przeciwnik wyprowadza figurkę na F3, ja wyprowadzam gońca na E7. Drugim sposobem rozwoju tego gońca jest rozwój królewsko-indyjski. G6, goniec G7, robić krótką roszadę i byśmy przeszli do głównych wariantów obrony królewsko-indyjskiej. Ja postanowiłem grać w duchu staroindyjskim, w tym duchu się gońca czarnopolowego wyprowadza na E7. Okej, on jest pasywny, schowany za łańcuchem własnych pionów,
No ale ja widziałem w nim potencjał drzemiący i lubię czasem wyprowadzić tak nieoczywiście tego gońca. Goniec E2, roszadka, C6. Ten ruch ma na celu wzmocnić centrum, przygotować pole C7 dla hetmana, z którego pośrednio będzie kontrolował także pole E5. Pionek C6 pięknie też współpracuje z polem D5, czyli żaden skoczek tam nigdy nie postanowi wejść. Przeciwnik rozwija figurę, bardzo dobrze. Ja gram A6. Przygotowuję może B5, może jednego dnia wybiję sobie na D4, wejdę skoczkiem na C5, może na E6. Dużo jest możliwości już w pierwszej fazie tej partii. Przeciwnik D5, na co ja postanowiłem zamknąć pozycję ruchem C5. No to jest trochę takie, wiecie, obosieczne, bo jeżeli po tym ruchu oddaję przeciwnikowi całkowicie inicjatywę na skrzydle hetmańskim. Pamiętajcie, że skrzydło hetmańskie to jest te skrzydło, które się znajduje z tej strony szachownicy i na tym skrzydle białe łatwo mogą uzyskać przewagę. Mogą pojechać pionkiem na A4, później zbić klina na A5, potem skoczek przez A4 może wejść na B6, mogą też dochodzić do ruchu B4. Dużo jest możliwości gry dla białych. No, mój przeciwnik grał w duchu królewsko-indyjskiej, czyli chce przerzucić skoczka przez E1 na pole D3 po to, żeby wspomóc ruch B4, ewentualnie ruch F4, tak? No, ja postanowiłem ożywić trochę mojego gońca i postanowiłem dojść do posunięcia F5, ewentualnie po gońcu G5 spróbować wymienić jego silnego gońca za mojego pasywnego gońca. Jak patrzymy, kiedy nasz goniec jest dobry, kiedy zły? Po prostu po ilości pól, które kontroluje. Jego goniec jest zdecydowanie bardziej aktywną figurą niż mój na tą chwilę, więc dlatego chcę go wymienić. Przeciwnik G3. Tego ruchu, szczerze mówiąc, nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem idei tego ruchu. Według mnie to lekko niedokładny ruch. Dzisiaj bym zagrał gońc G5, od razu bym wymieniał tego gońca. No ale jeśli bym tak zagrał, to by ta partia nie była moją ulubioną, tak? Nie doszłoby do tej pięknej pozycji, do której zmierzamy. Zagrałem G6. I ten ruch wydaje się dziwny, bo przecież przeciwnik może wjechać z atakiem na wieżę. No ale ja mam tutaj skoczka. Ja bym skoczkiem się zasłonił na G7 i przygotowywałbym ruch F5, tak jak było w partii. Przeciwnik skoczek D3. I teraz o co chodzi? On zgodnie z duchem gry powinien grać na hetmańskim skrzydle i wszystkie figury kieruje w te miejsce. Ja powinienem grać przez F5, więc przygotowuję ten ruch ruchem skoczek G7. No i przeciwnik łapie dwie sroki za ogon. Jedzie na królewskim skrzydle na mnie. Obiektywnie to nie jest złe posunięcie, ale z praktycznego punktu widzenia powinien atakować na tam, gdzie ma przewagę, czyli na hetmańskim skrzydle. Tak? Czyli powinien, tak jak mówiłem, dążyć do posunięcia pionkiem na B4. Ja, niewiele myśląc, F5. Ruch lekko kontrowersyjny, no ale miałem plan. Wybił na E5, ja wybiłem na E5 i teraz zobaczcie, ten pion jest w każdej końcówce, wygra partię do przeciwnika. Będzie poniedziałek, wtorek, środa, jest z hetmanem, tak? Jak się gra przeciwko takim wolnym pionkom? W jaki sposób należy ustawiać pozycję, jeżeli przeciwnik ma takiego pionka? Trzeba go przyblokować. Trzeba go przyblokować, wstawić przed nim jakąś figurę. Już Aaron Nimcowicz, wielki pionier strategicznej gry, mówił, żeby pionka przyblokować po to, żeby go wyeliminować z gry i ewentualnie rozpocząć działanie wokół tego piona. Czyli najlepszym planem dla mnie długosiężnym jest skoczek E8, skoczek D6. Oczywiście mając na uwadze, żebyśmy pionka nie podstawili na C5. Przyblokować tego pionka. Więc przeciwnik hetman D2, ja jako, że nie mogę skoczka od razu tam przerzucić, to blokuję tego wolnego pionka gońcem. Przeciwnik próbuje się zdwajać po linii F. Ja wyprowadzam hetmana. Przeciwnik gra goniec G5, atakując mojego hetmana. Ja skoczek F6. Mamy pierwsze związanie. Pierwsze związanie to jest związanie częściowe, jak ja to nazywam, dlatego, że skoczek jest związany, no ale jakby zwariował, to może się ruszyć, stracimy hetmana, ale ruszyć skoczek może. Gdyby w tym miejscu był król zamiast hetmana, to by było związanie całkowite, a przy związaniu całkowitym związana figura, choćby chciała się ruszyć, nie może, prawda? Przeciwnik wzmacnia swoje centrum, wzmacnia punkt E4, ja rozwijam figurę, gdyż musicie pamiętać, że w debiucie należy jak najszybciej połączyć wieże, żeby one na siebie patrzyły, tak? Żeby te wieżyczki ze sobą współgrały. Po goniec D7 przeciwnik gra A4, czyli próbuje łapać przestrzeń na skrzydle hetmańskim, słusznie czyniąc. Ja
zablokowałem A5. Nie wiem do dzisiaj, czy to było konieczne. Pewnie nie, bo przeciwnik może śmiało rozwijać inicjatywę poprzez wieża F1. No ale wtedy tak chciałem, taki miałem zamysł, że zablokuję wszystko na skrzydle hetmańskim, a pokonam mojego przeciwnika na skrzydle królewskim. Takie miałem obiektywne, takie wiecie, takie fajne odczucie, że pokonam tego arcymistrza. Bo w końcu, jak często gramy z arcymistrzem w klasycznych szachach? Mówię, no kiedy, jak nie teraz? Muszę z nim wygrać. Przeciwnik miał wtedy 2470, ja jakieś 2200, więc nie byłem faworytem w tej partii, ale mimo wszystko grałem czarnym kolorem na zadymę, chciałem jak najwięcej zamotać wody po to, żeby wygrać. Wieża E1, ja przyciągam wieżę na E8. Zauważcie, że wszystkie moje figury stoją na skrzydle królewskim, tak? Wszystkie moje figury stoją na skrzydle królewskim. Przeciwnik gra goniec G2. Ja teraz robię bardzo ciekawy manewr. Usuwam się hetmanem, żeby wzmocnić pionka E5 poprzez obronę wieży. Przeciwnik gra skoczek B5. Ja nie myśląc wiele wybijam tego skoczka, wybija i lokuje. Moim planem było zablokować skrzydło hetmańskie, wygrywać na królewski. Ja wiem, że w dobie dzisiejszych silników możemy dojść do wniosku, że grałem niepoprawnie, niedokładnie, ale pamiętajcie, pokonałem arcymistrza. Pokonałem, dlaczego go pokonałem? Bo ja rozumiałem pozycję po swojemu, rozumiałem ideę, którą chciałem zagrać i zaraz ta idea nabierze pewnej mocy, tak? Przeciwnik grał, można powiedzieć, lekko bez plan. Goniec H3, przeciwnik atakuje po raz trzeci mojego pionka. Ja go bronię dwukrotnie, ale jeden z tych obrońców jest pionek, więc się nie boję. I uwaga, teraz jest bardzo ciekawy manewr, który wykonałem. Z tego posunięcia jestem dumny, bo zauważcie, że goniec związuje na tej diagonali H4, D8, a ja schodzę hetmanem z jednego związania i wchodzę pod drugie związanie. Tym razem pod gońca na H3. Ale uwaga, ja zauważyłem, że goniec na H3 jest figurą niebronioną. Powiecie, co to ma za znaczenie? Przecież jak ruszę tylko pionkę, to ten goniec strzeli mojego hetmana. No nie do końca tak będzie. Zobaczycie, że są momenty, gdzie ja mogę wykorzystać tak zwane momentum w szachach, czyli wykorzystać ten ułamek sekundy, gdzie mogę przejąć inicjatywę, no właśnie na przejęcie tej inicjatywy. Przeciwnik gra skoczek, przepraszam, hetman na C3, czyli jeszcze bardziej atakuje mi mojego pionka centralnego, tak? Ja skoczkiem schodzę na H5. Skoczki w tych pozycjach królewsko-indyjsko, czy też indyjskich, lubią skakiwać na H5 po to, żeby potem wywierać presję zarówno na F4, jak na G3. I teraz się zaczyna cała zabawa. Przeciwnik bije na F5. Uwaga, jak on wybił, to on sobie związał pionka. Dlaczego ten pionek jest związany? Bo teraz mój hetman stoi na jednej linii z jego gońcem. Jeżeli się pionek ruszy, to straci gońca. Dlatego też ten mój zamysł hetman D7 grając był bardzo interesującą ideą. Przeciwnik na bicie na F5, ja zagram teraz E4, wykorzystując fakt, że jego goniec jest niebroniony. Przeciwnik skakuje na F4. Ja mojego pasywnego gońca, który jeszcze przed chwilą był zablokowany przez łańcuch własnych pionków, uaktywniam stępem, goniec E5. Pamiętajcie, jeżeli możemy wykorzystywać wtrącone ruchy do grania stępem na przeciwnika figurę, grajmy to. Wtrącone ruchy są najczęściej przeoczonymi ruchami, które arcymistrzowie nie widzą tych ruchów, tak? Goniec E5, hetman D2 i goniec mój z bardzo pasywnego na D6 stał się bardzo aktywnym gońcem na diagonali A7, G1. Przy okazji wiąże tą wieżę. Przeciwnik F bije G6. Zobaczcie, mój hetman nie może wybić z gońca, bo skoczek broni, więc z hetmanem odchodzę na D6. Przeciwnik bije mi na H7 szach. Ja odchodzę królem na H8. Żeby uzyskać tą pozycję, poświęciłem aż 3 pionki. Za co poświęciłem te 3 pionki? Poświęciłem za czarne pola. Zauważcie, że mój goniec jest teraz King Kongiem, mój hetman stoi pięknie, wieże stoją aktywnie, skoczek wprawdzie na skraju, nie czuję się jak w raju, ale jest wsparty drugim skoczkiem, także naprawdę moja pozycja nabiera rumieńców, jakieś wirtualne E3 grozi, także muszę przyznać, że zacząłem tutaj węszyć punkcik, tak? Przeciwnik hetman C2 zszedł z możliwości widełkowych u mnie, no to ja wybiłem na F4. Przeciwnik wybił na F4 i ja poświęciłem jakość na F4. Coś niesamowitego, prawda? Mam 3 pionki mniej i święcę jeszcze jakość. Pionek wybija, ja hetman biję F4. Czy on może mnie wybić? Nie, bo ta wieża jest
związana całkowicie. Pamiętajcie, dwa rodzaje związania. Całkowite, częściowe. Całkowicie związana figura ruszyć się nie może, choćby bardzo chciała. Przeciwnik zdwaja się po linii F, na co ja gram stępem na gońca. Goniec no, musi albo odejść, albo król musi go obronić. Odszedł królem, obronił figurę i rozwiązał wieżę. Myślicie, że wybiłem tą wieżę? Nie. Ja w tej partii grałem na o pełną pulę, nie chciałem upraszczać, ja chciałem komplikować. Wieża E5. Obiektywnie to dzisiaj wiem w dobie silników, że to posunięcie nie jest obiektywnie najsilniejsze, ale na pewno z praktycznego punktu widzenia najlepsze. Dlaczego? W tamtych czasach, 20 lat temu, kiedy analizowaliśmy to z różnymi zawodnikami pokroju kandydatów czy mistrzów, mało kto potrafił się tą pozycję obronić białymi. Komputery dopiero pokazały właściwą drogę do obrony dla czarnych. Zobaczcie, przeciwnik gra dla białych, przepraszam, wieża F8 szach, ja wybijam pionka na H7, przeciwnik leci pionkiem. Pamiętacie tego pionka, który miał dojść w poniedziałek, wtorek, środa do hetmana? No, poniedziałkowy ruch już wykonał. No to co ja mam do stracenia? Atakuje króla, wieża G5 szach. Król odchodzi na H1. No to ja wprowadzam ostatnią figurę do gry. Zobaczcie, wszystkie moje figury jak takie ose atakują biednego króla. Skoczek H5. I ja tutaj wiem, że ta pozycja już na pewno nie jest dla mnie przegrana w tym momencie, bo jak przeciwnik zagrał D7, czyli już chce dorobić hetmana, ja mogłem wziąć tego gońca teraz. Ja to wiem, że mogłem wziąć tego gońca i ta pozycja jest do uratowania, czyli mogłem wziąć hetman H3, on hetman B4, wieża G6. I jeżeli by zagrał, na przykład dorobiłby hetmana, to jest w jednym ruchu mat skoczek G3. Na to grałem oczywiście. No ale jakbym się zasłonił po wieża G6, on mógłby zagrać wieża G1 i teraz nie mogę. Chciałoby się zabić i powiedzieć mat, ale moja wieża jest co? Całkowicie związana, prawda? I nie może się ruszyć. A pogoniec bije G1, jakby zagrał wieża H8, król bije H8, D8, hetman, król odchodzi na H7 i mimo hetmana mniej, ja tą pozycję lekko remisuję. Dlaczego? Dlatego, że grożę matem jednym i drugim i przeciwnik musi mi tutaj dawać jakiegoś wiecznego szacha. Istnieje taki wieczny szach, nie będę was zanudzał takimi wariantami. Chciałem tylko pokazać, że mimo hetmana mniej ta pozycja jest naprawdę na tyle fajna, że nie przegrywam. D7 zagrał. Ja tutaj przestawiłem posunięcia, zagrałem skoczek G3, dlatego że liczyłem bardzo daleki wariant. Pamiętajcie, że już byłem zmęczony, tu było kilka godzin grania. Bardzo, bardzo długo liczyłem ten wariant skoczek G3 i nie widziałem jedynego obronnego ruchu przeciwnika. On zabił H, bije G3. Teraz nie mogę wybić hetmanem tego gońca, bo on zagra hetman H2 i nie mogę zabić na F1. Dlaczego? Znowu te związanie. Hetman wiąże hetmana z królem, tak? Więc to widziałem. Dlatego po HG3 zabiłem wieżą na G3. I teraz mówię tak, grożę, wieża bije H3 i będzie mat, tak? Więc co ma przeciwnik zagrać? Przeciwnik teraz przeoczył jedną, jedyną drogę do wygranej. Ta droga jest naprawdę niesamowita i jeżeli ktoś chce, to może zatrzymać sobie nagranie i spróbować znaleźć tą drogę białych. Jedyna droga do wygranej. I wszystkie inne tak naprawdę przegrywają dla białych. Więc mówię, wieża z 8 na F3 i znowu zobaczcie, jaka partia pod względem związań. Pionek mu jest związany, nie może wybić wieży, bo hetman stoi na tej samej linii. To jest ta tragedia, której nie widziałem. Co ciekawe, jeżeli zagrałby wieżą 1 na F3, to przegrywa, dostaje mata w dwóch posunięciach. Hetman H3 szach i po hetman H2 mam wieża G1 mat. I znowu hetman nie może wybić, bo jest co? Całkowicie związany. No, na to wszystko grałem, ale niestety wieża z 8 na F3 jakby zagrał w tym momencie, po wieża bije G3, to ja nie mogę zabić na H3, tak? Bo jak zabiję hetman H3, to jest hetman H2 i nie mam wieża G1 mat, bo wieża na F1 została. To jest ta tragedia, której nie widziałem. No ale gra się toczyła dalej. Wieża bije G3, no arcymistrz zagrał wieża z 1 na F7 szach. No to co? Nie ma nic piękniejszego niż król w ataku, prawda? Otwarta szachownica, król idzie do ataku. Król G6. Dał mi wieża G8 szach. Ja król bije F7. Już mam na pewno wygraną pozycję. On zabija mi ją wieżę i uwaga, przeciwnik jak wybije wieżę, dorobi hetmana. Mówię, wybij, dorób hetmana. Jak dorobisz kolego hetmana, to dostaniesz mata w jednym posunięciu. Tak? Czyli nie dorobił hetmana. Ja zabiłem hetman G3, on zagrał hetman G2.
Wydawałoby się, że to jest końcówka, gdzie mamy różnopolne gońce. On ma białopolnego, ja mam czarnopolnego i że to będzie remis. Przecież różnobarwne, różnopolaki to zawsze remis. No nie do końca. Dałem szacha, hetman został wymieniony i teraz goniec wraca na F6. Bronimy pola przemiany pionka. Pionek ucieka, ja podchodzę królem. Ale uwaga, nie podchodzę królem po to, żeby tego pionka konsumować. Mój król jest stworzony do wyższych celów. Mój król chce śmigać w pozycję przeciwnika. Król ucieka. Którędy on chce iść? On chce iść tędy i bronić pozycji. No to co? Szaszek wstępniaczek, tak? Odcinamy króla od dojścia do moich, no moich pionków. Mówię moich, bo ich zjem. Ale jeszcze zobacz, jaki dokładnie zagrałem król D2. Że postawiam przeciwnika w cudzwangu, takie trudne słowo, cudzwang, to znaczy, że jeżeli przeciwnik jest na ruchu i nie może wykonać żadnego dobrego posunięcia, cokolwiek zagra będzie źle dla niego, to się nazywa cudzwang, czyli zmuszam go do złego posunięcia. Odchodzi gońcem, idę królem. Król chce przejść tu i skonsumować pionka i ten pionek dojdzie do hetmana. Goniec atakuje pionka, pionek zostaje uruchomiony, chce dać szacha i dorobić hetmana. Goniec broni pola przejścia pionka i co? Król C2. Król odchodzi, jeszcze skonsumowałem pionka, on obronił pionka na C4, A3 i tutaj, przepraszam, A4 i w tym momencie mój utytułowany przeciwnik, przypominam, kilka lat temu został mistrzem świata, bodajże do lat 50, bardzo sympatyczny, pozdrawiam Wadim serdecznie, jeśli oglądasz to nagranie, mam nadzieję, że tak. Bardzo sympatyczny arcymistrz z Ukrainy, bardzo silny. Ja mam też szczęście, że z nim prowadzę 3,5 do 1,5, także jestem, no, można powiedzieć, leży mi ten arcymistrz, co nie umniejsza jego zasługom. Mam nadzieję, że partia się podobała, była dynamiczna, dużo się dowiedzieliśmy i cóż, do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.